kluczowe przy obsłudze incydentu jest w pierwszym momencie prawidłowy triaż, żeby nie odsiać to, co jest zbędne, niepotrzebne, odsiać wszystkie false pozytywy i zajmować się tylko realnymi incydentami. Jeśli się skupimy na konkretnym incydencie, to bardzo zależy od jego typu, na czym się powinniśmy skupić. Pierwsza rzecz to jest prawidłowe sklasyfikowanie i nadanie dobrego priorytetu, żeby nic, co ważne nam nie uciekło, a potem zebranie możliwie pełnego obrazu tego, co się stało. Tak naprawdę clue pracy przy incydentach to jest zebranie tych danych, które się zbierają u nas, czyli prawidłowe logowanie systemu SIEM, a system SIEM nie będzie dobrze działał bez dobrych źródeł. Skuteczne wykorzystanie informacji to przede wszystkim zbudowanie prawidłowego kontekstu do tego, co się stało, bo sucha informacja o zdarzeniu niewiele nam jeszcze daje, tak naprawdę dopiero kontekst pozwala nam zbudować pełny obraz incydentu czy sytuacji, która się zdarzyła. Tak naprawdę dobrze zorganizowane reagowanie na incydenty powinno zawierać w sobie kontekst biznesowy, a tak naprawdę reagowanie na incydenty również powinno uwzględniać jednostki biznesowe typu dział analizy ryzyka, dział prawny, dział zajmujący się danymi osobowymi, a nawet dział PR, po to, żeby zniwelować skutki na wszystkich możliwych poziomach, nie tylko na technicznym, ale również na różnych poziomach biznesowych.